świętach Bożego Narodzenia to czas, w którym kontemplujemy tajemnicę Boga wcielonego, Boga, który staje się człowiekiem z miłości do człowieka, po to, żeby pokazać wielką godność człowieka, wielkie powołanie, wezwanie do świętości, wezwanie do bycia wielkim, mocą Jezusa Chrystusa. Dlatego też w te święta szczególnie patrzymy także w kierunku drugiego człowieka, aby tam zobaczyć tego nowonarodzonego Chrystusa, aby tam zobaczyć tego, który przychodzi w takiej codzienności, w ludzkiej postaci, przychodzi w obliczu drugiego człowieka. W te święta składamy sobie życzenia, dlatego też chciałbym życzyć, aby ten czas to był czas pokoju, czas radości, czas miłości, także czas przebaczenia, ale przede wszystkim, żeby to był czas, w którym rzeczywiście doświadczamy Bożej miłości, doświadczamy Boga, który staje się człowiekiem, doświadczamy Boga, który przychodzi, aby przyjąć na siebie także ludzki grzech, po to, żeby nas z tego grzechu wybawić. Niech to będzie czas doświadczenia Boga, który przychodzi, który jest Bogiem z nami. Niech to będzie czas doświadczenia Boga bliskiego. Czas doświadczenia Boga, który staje się bardzo bliski, właściwie aż do bólu bliski. Niech to będzie czas, w którym doświadczamy Jego miłosierdzia, Jego łaski. Doświadczamy Niego samego, tego Boga, który przychodzi w codzienności. Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim czytelnikom Tygodnika Katolickiego Niedziela życzę, aby Bóg objawił się w tej codzienności, aby Bóg dał nam siebie, dawał nam siebie, abyśmy szukali Go nie tylko w żłóbku, nie tylko kontemplując tę tajemnicę wcielenia Bożego Syna, ale żebyśmy umieli Go także odnaleźć w Eucharystii, bo On tam jest zawsze, bo tam dzieje się cud Bożego Narodzenia każdego dnia, ilekroć na ołtarzu składana jest Najświętsza Ofiara. Błogosławionych świąt, niech Pan obdarzy Was pokojem, niech Pan obdarzy Was miłością, niech Pan obdarzy Was swoją bliskością, także na co dzień. Szczęść Boże!